Cześć, witajcie, z tej strony Gibbon i po raz pierwszy w historii kanału powstał odcinek z Minecraft Survival. Cel na dzisiejszy odcinek jest bardzo prosty, ponieważ muszę znaleźć idealną wioskę, w której się osiedlę. Przed startem mam jeszcze pytanie do was, czy chcecie, aby taka seria była na kanale? Jak tak, to po prostu zostawcie łapkę w górę, a nowe osoby zapraszam do zostawienia subskrypcji, ponieważ już tak niewiele brakuje do pięknej liczby 200 tysięcy. Dziękuję wszystkim za wsparcie i zapraszam na odcinek. Ale na start, jak to w Minecrafcie, zbierzemy sobie drewno, dlatego ta brzoza zostanie walona na głowę. Dobra, jeszcze jeden i mamy brzozę pięknie ściętą. Od razu sobie zamieniamy wszystko oczywiście na deski. Tworzymy sobie jakąś sikierkę, no i będziemy musieli pokonać te zwierzęta, które są gdzieś w pobliżu, no bo niestety potrzebujemy żarcie, potrzebujemy wełnę, więc pierwsza owca, druga owca, trzecia owca i mamy łóżko na start. Teraz pierwsza krówka, druga krówka oraz trzecia i mamy troszkę żarcia, które pomoże nam przetrwać na tym świecie minecraftowym. Zbieramy crafting i idziemy znaleźć jakieś żelazo. Mamy jeszcze parę świnek i mam nadzieję, że Travius tego nie zobaczy, dlatego muszę to zacenzurować, widzowie, bo no nie może Travius się o tym dowiedzieć. Dlatego damy cenzurę, zostawimy małą z mamuśką, tego nie będziemy robić, ale weźmiemy sobie dynie. Jak są, no to czemu ich nie wziąć, na pewno się dynie kiedyś przydadzą. Do czego? Jeszcze nie wiem, ale myślę, że warto je zebrać. Tutaj mam jakieś zejście, w którym jest pająk, okej, zapraszam, dobra, hit za hit. O, ale zepsułem, dobra, nie najgorzej. Mam jakiś naprawdę ciekawy cave, ale, żeby ten cave miał sens, zbieramy sobie podstawowe rzeczy, czyli trzy kamienia, tworzymy kamienny kilof i zbieramy ten cały węgiel, który jest tutaj nagromadzony. Udało się zebrać węgiel, a tutaj się skryło żelazo, więc idealnie będziemy mieli od razu na tarczę, będziemy mieli na wiaderko, no i może jeszcze na jakiś fajny miecz, ale chyba lepszym rozwiązaniem będzie żelazny kilof, który nam pozwoli szybciej wydobywać surowce, ale to jeszcze zobaczę. Pierw zobaczmy, ile tego żelaza uda nam się zebrać. Jeszcze muszę dokopać kobla, żeby móc sobie stworzyć piecyk, bo niestety nie mam pieca. Ale teraz na spokojnie piecyk jest i można zacząć przepalać jedzonko. Przez ten czas, jak przepala się jedzonko, nazbieramy sobie jeszcze więcej kobla, żeby stworzyć jeszcze jeden piecyk, do którego wsadzimy oczywiście żelazo. Tworzymy piec, nawet dwa piece, żeby to wszystko szybko poszło. Zabieramy stąd węgiel, wrzucamy go tutaj. A tutaj przepala nam się jedzonko. W międzyczasie stworzę sobie sikierkę i pozbieram trochę drewna, które na pewno nam się przyda. Tym bardziej, że to jest świeżo stworzony świat. W międzyczasie odpowiem na bardzo ważne pytanie, które zada pewnie wiele osób. Gibbon, ale czemu nie Minecraft Hardcore? A stwierdziłem, że wolę zagrać sobie zwykłego survivala, ponieważ mam bardzo porąbane pomysły na to, co chciałbym robić na tym świecie, a nie chcę mi się bać, że stracę moją ciężką pracę, którą włożę w ten oto świat. Mamy kanion, w którym jest trochę żelaza. Nie wiem, czy się opłaca do niego schodzić, bo tego żelaza jest naprawdę mało, więc chyba go olejemy, ale za to pozbieramy sobie trzcinę. A jak jesteśmy na biomie bagienny, to tej trzciny będzie naprawdę dużo. Byłem się rozejrzeć, jednak tej trzciny nie ma jakoś mega dużo, dlatego że te bagna są jakieś dziwne, ale wracamy do naszej szybciutko bazy i zbieramy przepalone rzeczy. Wszystko się ładnie poprzepalało, nic tylko to zebrać, no i oczywiście zjeść, bo zaraz umrę z głodu. Mamy 12 żelaza i teraz pytanie, na co je przeznaczyć? Na pewno pierwszy przedmiot to będzie tarcza, bez której może być naprawdę ciężko. Kolejny przedmiot to będzie wiadro, które ułatwi nam podróż. Do tego wykonam dwa żelazne kilofy, które na pewno nam się przydadzą, a dwie sztabki żelaza zostawię, myślę, że na jakąś zapalniczkę oraz na łopatę. Zobaczymy. Zbieramy piece, crafting,
i lecimy w podróż. Jeszcze do wiadra sobie napełnię wody i myślę, że jestem gotowy, aby wyruszyć w poszukiwanie idealnej wioski. Po drodze napotkałem kolejne dynie, które jak najbardziej zbiorę, ponieważ są dość rzadkie i nie wiem czy wiecie, ale są rzadsze od diamentów. Jak na razie tylko las. Pierwszy MLG jump? Pięknie, tu mamy lisy, ale uciekły. Pierwszy MLG jump został wykonany. Udało nam się opuścić las i mamy wioskę. Czy mamy jakieś kości? Nie mamy, bo to są wilki, kurde. I bym sobie pieska oswoił. No ale niestety pieska nie oswoimy, natomiast mamy wioskę, więc bardzo się cieszę, ponieważ będziemy mogli zrobić dużo pożywienia. A może jeszcze będzie to fajna wioska i w niej zostaniemy. Sprawdźmy to. No dość dużo nierównego terenu, troszkę mało klimatu ma ta wioska, więc myślę, że zabierzemy najważniejsze rzeczy i lecimy szukać dalej. Jak dobrze wiemy, żeby sprawnie obrabować całą wioskę, potrzebujemy motykę, którą właśnie wykonałem. Zrobiłem lekki porządek i mam nadzieję, że uda mi się naprawdę dużo unieść. Jeżeli nie, no to troszkę przykro, ale chociażby mieć po jednej sztuce tego podstawowego nasiona, takiego jak marchewka, ziemniak, burak, jednak mogą się przydać. Ono chce 22 marchewki za jednego szmaragda. Gościu, idź mi stąd. Idź mi stąd. Nie, dziękuję. Ja się nie dam nabrać. Lecimy po te stogi siana, które na pewno nam się przydadzą, czy to do rozmnażania zwierzaków, czy to do zrobienia po prostu chlebka. No one są OP, więc je jak najbardziej zbierzemy. Czy tutaj wewnątrz coś znajdziemy? Raczej nie. Jeszcze spróbujemy pokonać po drodze kowala. W sensie nie kowala, tylko golema. I udało nam się zdobyć pierwsze uzbrojenie, jakim są skórzane buty. Buty, spodnie, przepraszam, i mocniej. Dobra, walimy go na głowę, patrzcie. Bang. Raz, dwa, trzy. Pięknie, kurde, oglądało się manhunty. No i lecimy, walimy go na głowę. Szybko zdobędziemy żelazo. Dobra, golem pokonany, dało nam chyba z 3 sztabki, więc jest naprawdę fajnie. Sprawdźmy, co tutaj te typeczki mają, nic ciekawego. Chociaż mogę jedną sobie zabrać, na pewno się przyda. Już miałem lecieć, ale zobaczyłem trochę siana, więc szybko je zbiorę, bo sianko jest potrzebne. I wyruszamy w dalszą podróż. Powiem wam, że nawet nie trochę, a naprawdę dużo, bo tutaj jest kolejne złoże takiego sianka. Ale chyba to było ostatnie. Jeszcze parę nasionek i już mnie tu nie ma. I śmigamy na ten portal. Widziałem tu portal, myślę, że go sprawdzimy, a może będzie coś naprawdę fajnego. Wiem, że blok złota możemy tam jak najbardziej spotkać, ale czy oprócz bloku złota coś znajdziemy? Trzeba się przekonać, ale przed tym jeszcze zbierzemy trzcinę. Trzcinę, której jest naprawdę dużo w tym miejscu. Super, tu pozbierana, tu chyba jeszcze była, tak. Okej, okay, no i lecimy do portalu. Podbudujemy się, żeby to sprawniej poszło. I sprawdźmy, co się kryje w skrzyniach w takim razie. Oj, nie otworzymy tej skrzyni, ale teraz niezniszczalność, klątwa, zmora stawonogów, no, no nie najlepiej, nie najlepiej, no założymy sobie te złote spodnie. Czemu by ich nie założyć? Złota zbroja dla konia, czy ona jest spoko? No załóżmy, że jest spoko, no i tak poza tym to chyba nic tu więcej nie ma. Złota nie ma, nie ma, no to uciekamy stąd. Powiem wam, że już minęło 40 minut, a ja na swojej drodze napotkałem tylko i wyłącznie jedną wioskę. Widzowie, przed nami portal i naprawdę dziwne góry. Niestety to jest Minecraft 1.17, a nie 1.18, więc te góry nie będą takie piękne. Ale miejmy nadzieję, że już jeszcze troszkę i 1.18 wejdzie do gry. A w skrzyni mamy jedwabny dotyk oraz naprawę. Ej, słuchajcie, to jest naprawdę kozacki zestaw na start. Tą złotą zbroję dla konia wywalimy i złote jabłko również nam się przyda zamiast tego to mięska. Czy zapalniczki nam są potrzebne? Nie za bardzo, a tu tak o poza tym to nic więcej nie ma, dlatego stąd uciekamy. Patrzcie, o, zaczyna się polanka, dawaj. Lecimy na polankę, miejmy nadzieję, że to nie jest byle jaka polanka, tylko polanka z wioską, tam jest wioska, widziałem ogień, ognisko.
jest pierwsza wioska, jest szansa, że gdzieś tutaj w pobliżu będzie jeszcze jedna. Dodatek jest bardzo dużo trzciny w tym oto miejscu, więc raz, dwa, trzy ją zbieramy i biegniemy do wioski. Ale fajny teren, bardzo fajnie to wygląda z daleka. Najwyżej pobiegniemy w tamtą stronę, coś czuję, że tam też będzie wioska. Ale póki co idziemy sprawdzić tą tutaj, czy ona ma jakieś fajne, ciekawe tereny obok siebie, czy jednak jest totalna lipa. Sprawdźmy to. No tu ogólnie teren obok tego wygląda fatalnie, więc już wątpię, że ta wioska będzie jakkolwiek dobra, ale sprawdźmy, może w środku będą mieli coś fajnego. Chyba nie. Się nie zapowiada, żeby cokolwiek fajnego było. O, jednak zmieniam zdanie. Mamy trochę żelaza, mamy żelazny kilof, więc bardzo fajnie. Tylko teraz pytanie, co ja mam wyrzucić, żeby to pozbierać? Dobra, kij w tego buraka. No i tutaj mamy 5 sztabek żelaza, więc możemy z tego w sumie stworzyć po prostu jakiś item. Zabierzemy te 5 żelaza i stworzymy sobie hełm. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Już mam jakieś uzbrojenie. Tutaj nic ciekawego nie znajdziemy, widzowie. Biegniemy po prostu dalej. W tamtą stronę myślę, że będę biegł, bo tutaj no jest lipa. Lipa totalna, lecimy w tamtą stronę. Miejmy nadzieję, że to będzie dobra decyzja i tutaj gdzieś niedaleko będzie naprawdę fajna na mnie czekać wioska. Ale raczej znając moje szczęście to nie za bardzo. Chociaż no te tereny tutaj nie są najgorsze. Ale wioski żadnej niestety nie widzę, więc chyba obiorę tamten kierunek. Tak, tutaj już... O cholera, ale by była lipa. Ale by była lipa, widzowie. Uciekamy stąd. Jaki fart. Nie, gościu. Wytupcaj z tymi strzałami mi stąd. Czekajcie, widzowie. Ale by była lipa. Taki kasztan by był, że ja bym się popłakał chyba. Czekajcie, musimy sobie zrobić więcej budulca i stąd znikamy szybko. Zaraz, szybciutko. Miejmy nadzieję, że one nie trafią w nas. Okej, chyba uciekliśmy z ichniego zasięgu. Jaki fart, że to była wylana woda. Ja pierdzielę, ale to by się skończyło. Ale to by się skończyło, kurde. Już widziałem, jak tracę te wszystkie itemki, a ja łóżka nic nie mam przecież. Ja pierdzielę. I teraz nawet nie pamiętam, w którą stronę ja szedłem. Przed nami jest wioska i jest naprawdę rozbudowana, ale niestety jest to pustynna wioska i nie wiem, czy teren pustynny mnie aż tak interesuje. Ewentualnie na hardcora możemy zrobić tutaj normalną ziemię i podmienić ten piasek, ale to będzie wymagało to naprawdę dużo czasu, a kolor tego dyrta nie będzie też najpiękniejszy. No nie powala wygląd tej wioski, dlatego idziemy po prostu dalej. Wioski nie ma, żadnej ciekawej, ale jest świątynia, może będzie jabłko nocza, kto wie, miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, zaraz to sprawdzimy. Wchodzimy do środka, żadnego creepera, nic takiego nie ma, więc chodzimy sobie. O, ale farcik, kurde, jakby to walnęło, to by nie było co zbierać, słuchajcie. Niszczymy płytkę, no i sprawdzamy, mamy złote jabłko, co prawda, nie jest to enchantowane złote jabłko, ale nie jest najgorzej, jest naprawdę dużo prochu, który jak najbardziej chciałbym zebrać, dlatego to zrobimy, zbieramy ten oto proch. W kolejnej skrzyni mamy kolejną dawkę prochu. Tutaj co prawda prochu nie ma. I 3 diamenty, co? Co? 3 diamenty? O tak! Dobra, zamiast czego? Dobra, zamiast 3 żelaza weźmiemy. 3 złote jabłka, szmaragdy, kij ze szmaragdami. Ale przydałyby się kości, więc ja pozbieram te kości, bo mogą się naprawdę przydać. Dobra, widzowie, kości pozbierane, nic tylko stąd uciekać. Ja jestem zadowolony, mamy 3 diamenty, więc no na pewno wydam je na diamentowy kilof, a my lecimy dalej szukać tej cholernej wioski. Widzowie, znalazłem coś naprawdę dziwnego, a mianowicie miejsce, gdzie respią się drownery, jest na zewnątrz? Co? Czy to tak może być? Czy to jest naprawdę jakiś błąd? Możecie mi dać znać w komentarzach, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Ej, przynęta dwójka, może być. Czemu by nie? Sprawdźmy, może jeszcze tutaj coś fajnego będzie. Mamy skrzynię i mamy
mapę do ukrytego skarbu, więc kozacko, weźmiemy sobie zamiast gravelu. W tym nic nie ma i tutaj chyba również nic nie będzie, słuchajcie. O, jest skrzynia, jednak jest skrzynia i mamy kolejną mapę do ukrytego skarbu. Prawdopodobnie będzie to ten sam skarb, ale zaraz sprawdzimy. Nie, to są dwa inne. I widzowie, mamy skarby i to dość dużo skarbów, dlatego trzeba chyba je sprawdzić. Dobra, widzowie, jesteśmy. Zaraz mamy skarb, tylko zanim go będziemy kopać, to ja bym się przespał, bo zaraz mnie coś wysadzi. Więc szybciutko miejmy nadzieję, że się nic nie stanie, kiedy idę spać. I lecimy wykopać skarb. Mamy parę creeperów, parę szkieletów, ale miejmy nadzieję, że nam nic nie zrobią. I teraz tak, pokażę wam trikasa. Widzowie, jak mamy chunka, patrzcie na to, jesteśmy teraz idealnie na X-ie, czyli to jest ten chunk. I teraz potrzebujemy dostać się na 9-9, więc to będzie tutaj i będzie tutaj. I tutaj muszę kopać, widzowie, o w tym oto miejscu, patrzcie na to. Ja sobie to odgrodzę, bo tutaj idzie ten wróg. I jak będę kopał się w tym miejscu, to powinien być skarb. Czekajcie. O, jest. Widzicie? Udało się i teraz musimy szybko to skopać i otworzyć skrzynię. A tutaj mamy diamenta i wody dużo, dlatego... O, problem. Dobra, na spokojnie. Na spokojnie. Dobra, super. Mamy pierwszy skarb, trochę złota. TNT, serce oceanu jak najbardziej weźmiemy, tylko za co? Za tą mapkę. Tej mapy już nie będziemy potrzebować. I po prostu stąd uciekamy. Dobra, mamy diament oraz serce oceanu. Lecimy ogarnąć sobie drugi skarb po drodze. A tutaj jeszcze widziałem wioskę, więc sprawdźmy, jak wygląda ta wioska i zaraz pójdziemy ogarniać kolejny skarb. Mamy wioskę, która jest no naprawdę dużych rozmiarów. Nie ma co, jest naprawdę duża, ale no niestety... No jest to sawanna, nie? Sawannowe wioski są no takie se... A wręcz nawet brzydkie, dlatego no niezbyt jestem zainteresowany tą wioską, ale może będą jakieś fajne rzeczy typu kowal, lecz go również nie widzę. Dlatego widzowie, idziemy ogarnąć po prostu kolejny skarb. Mamy to i zaraz jesteśmy przy skarbie. Jeszcze chwila, gdzieś tutaj na brzegu on będzie. Okej, czyli tam na brzegu mamy skarb, jeszcze sekunda i jesteśmy bogaci, miejmy nadzieję. Za sekundkę się do niego zbliżymy, jeszcze parę kroków i zaraz gdzieś tutaj on powinien się znajdować. Jesteśmy idealnie na X-ie, szukamy teraz dziewiątki. Bang, no i tutaj będzie nasz skarb. Proszę bardzo, kolejny diament do kolekcji, kolejne morze oceanu. No i gdzieś tutaj jakieś żelazo TNT, którego niestety nie mogę zebrać. Ej, pieczone dorsze? W sumie spoko. Pieczone dorsze bym wziął, bo to jedzonko, ale na to również nie mam... A, okej, ten skarb możemy odrzucić. Możemy odrzucić ten skarb, więc tak to zrobimy. No i siadamy do łódki w poszukiwaniu tej wymarzonej wioski. Co wiesz, mam dość, no ile można pływać, come on, jakieś fajne wysepki są, ale oprócz wysepek nic nie ma, cały czas woda teraz, jak nie las, to woda, czemu nie ma polany i ładnej wioski, no. Tutaj patrzcie, tam jest taka fajna wysepka płaska za mną, tutaj jest wioska, nie mówcie, że to będzie wioska na wyspie, nie, chyba na wyspie to ona nie będzie, ale jest wioska normalna i kowal nawet, co jest? Ej, to chyba jest wyspa. Jak to jest wioska na wyspie, to ja po prostu padnę... Padnę i leżę. Nie wierzę w to. Co za timing w ogóle? Czekajcie, czy to jest serio wioska na wyspie? Ej. Jak tak, to mamy najlepszą wioskę na polskim YouTube. Jeszcze mamy żółwie, co jest? Ej, to jest wyspa. Ty, to jest wyspa, słuchajcie. No co ty gadasz, to jest wioska na wyspie? Ale oby był jakiś teren niedaleko. Patrzcie, jak to jest nienaturalnie stworzone pod spodem. Widzicie to? Nie ma nic tak naprawdę, ale to jest wioska na wyspie. Tutaj jest portal? Tak, to są ruiny portalu. Ej, ale ja jestem po prostu podjarany jak mięso. Mamy wioskę na wyspie. Ogarniacie to?
Wioska na wyspie, no co jest? To jeszcze normalna, to jest ta normalna wioska, którą tak bardzo chciałem. Ja pierdziele, słuchajcie, 2,5 godziny szukałem cholernej wioski i mam wioskę na wyspie. Tak, no to jest coś pięknego. To jest coś pięknego, mamy piękną i to jaką rozbudowaną wioskę. Tutaj taka, jaki to ma klimat, widzowie, jaki to ma klimat. Poprawić parę rzeczy, tutaj te dziury załatać. Jaki klimacik, odnalazłem jakiś, kurde, wiecie, państwo, jakiś kraj, można powiedzieć, który był odcięty od cywilizacji. Siema, Ryszard, co ty masz, aż 3 dzieci, wariacie? 500 plus dostajesz? No to kozak, jak tak, to kozak, jest git. Dobra, idziemy sprawdzić, tu mam jakieś rzeczy. Tu mam jakieś rzeczy oczywiście, no tutaj nic ciekawego, zobaczmy co jest u kowala, może będą jeszcze diamenty u kowala. No i diamentów nie mamy, ale mamy dużo jabłek, na które nie mamy na razie miejsca, ale chyba u kowala zamieszkamy póki co, dlatego niszczymy tutaj te wszystkie rzeczy. Zaczynamy się osiedlać, słuchajcie, w końcu udało się znaleźć wioskę, jaj, ale się jaram. Zrobiłem mały porządek w skrzyniach i teraz to się prezentuje następująco, a mianowicie po tej stronie mamy różnego rodzaju jedzenie oraz drewno. A tutaj mamy jakieś narzędzia, proch, złoto, diamenty i tak dalej. I tak dalej. Ale tu jest kozacko. Dobra, widzowie, no co ja mogę wam więcej powiedzieć? Mamy przepiękny teren. Mam nadzieję, że no powstaną tutaj cudowne rzeczy. Ja wam ślicznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Cześć!